Witam Państwa bardzo serdecznie z budynku Parlamentu Europejskiego, gdzie kwestie związane z ochroną prywatności, ale również bezpieczeństwem informacyjnym są jednym z głównych tematów, które rozważane są przez europejskiego prawodawcę z udziałem rządów państw członkowskich, z udziałem również innych instytucji unijnych zajmujących się tematem, takich instytucji jak ta, którą ja reprezentuję jako zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, organu, który zajmuje się ochroną danych osobowych w instytucjach, agencjach, w różnego rodzaju ciała, które powołała Unia Europejska oraz służy działalnością doradczą przy wszystkich postępowaniach legislacyjnych, przy wszystkich działaniach prawnych, które podejmowane są przez europejskiego legislatora. Zdajecie Państwo sobie sprawę z tego, że w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej istnieje oddzielny organ zajmujący się ochroną danych osobowych, takim jak i w Polsce w tej chwili jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Moje spojrzenie dzisiaj na kwestie związane z prywatnością, z ochroną danych osobowych będzie spojrzeniem europejskim, głównie związanym z wejściem w życie w całości w przyszłym roku, od 25 maja 2018 roku, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który zastąpi prawo o ochronie danych osobowych, ustawę o ochronie danych osobowych we wszystkich 28, być może w przyszłości 27 krajach Unii Europejskiej. Ten akt prawny, te rozważania prawne, które toczone są w ciągu ostatnich kilku lat, w dużej mierze dotyczą również danych, które przetwarzane są w systemie ochrony zdrowia, różnie rozumianym, również tych danych, które nazywamy danymi e-zdrowia. Ja dzisiaj nie będę rozróżniał jakoś wyraźnie papierowych danych osobowych w ochronie zdrowia od danych elektronicznych, ale oczywiście wszystkie moje rozważania odnoszą się do systemu e-zdrowia, który wprowadzany jest od kilku lat w naszym kraju. Każda instytucja działająca w systemie ochrony zdrowia będzie pełniła w nim różne role. Tą rolą, która nas najbardziej interesuje, jest rola administratora danych. Tego, który decyduje o sposobach i o celach przetwarzania danych. Tym, który decyduje, po co dane są zbierane, w jaki sposób są przetwarzane i przez kogo. Wiele jednak z tych jednostek jest również jednostkami jedynie przetwarzającymi dane osobowe na potrzeby i w imieniu innych podmiotów, które w systemie zdrowia i e-zdrowia działają. Do najistotniejszych regulacji, z którymi będziemy mieli tutaj do czynienia poza rozporządzeniem o ochronie danych, będą należały regulacje wprost skierowane do rynku medycznego, takie jakimi w Polsce są ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta i o prawach pacjenta, jak ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia i rozporządzenia wykonawcze do tejże ustawy. Z tego powodu, że ochrona danych osobowych jest tylko narzędziem służącym temu, aby ochrona prywatności, bezpieczeństwa informacji rozwijała się prawidłowo. Dla systemu e-zdrowia jest to więc jeden z komponentów, które go uzupełniają, które powodują jego bezpieczeństwo. Będziemy mieli więc do czynienia z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz ustawą implementującą to rozporządzenie, ponieważ będzie trzeba dokonać zmian w kilkuset aktach prawnych, które obowiązują w obecnej chwili w Polsce po to, aby uzyskać prawidłowe podstawy prawne do działalności, która wykonywana jest w różnych sektorach, w tym w sektorze ochrony zdrowia. Mówiłem o roli, jaką pełnią jednostki, które wykonują działalność medyczną, podmioty wykonujące działalność medyczną, działalność leczniczą. Rzeczywiście są to role bardzo różne. Administrator danych, ale administrator danych przy leczeniu pacjenta, przy opiece nad pacjentem, przy monitorowaniu pacjenta, przy monitorowaniu jego zachowań przed tym, zanim zacznie być on leczony oraz w trakcie tego leczenia i po tym leczeniu. Archiwizacją danych pacjentów, którzy byli naszymi pacjentami w przeszłości. Jednocześnie te jednostki są pracodawcą, czyli są pracodawcą wobec swoich pracowników, wobec osób, które są tam zatrudnione, przetwarzających dane tychże pracowników na potrzeby związane raczej z kwestiami kadrowymi, z kwestiami prawa pracy, niż z kwestiami zdrowotnymi. Jest to również rola szkoły wyższej. Tak jak Gdański Uniwersytet Medyczny, będący jednym z współorganizatorów konferencji, jest jednocześnie szkołą wyższą. Oznacza to więc, że ma swoje obowiązki, swoje prawa wobec studentów, którzy tam wykładają, wobec pracowników naukowych i dydaktycznych, którzy tam działają. Jeżeli naukowych, to są to również cele naukowe i to, że pracownicy jednostek medycznych, pracownicy podmiotów wykonujących działania lecznicze są jednocześnie naukowcami, są również osobami uczestniczącymi w badaniach klinicznych jako badacze wobec sponsorów, którzy są podmiotami zewnętrznymi. W końcu mogą być to różne metody współpracy z biznesem, z którymi będziemy mieli do czynienia. Trzeba pamiętać, że tych ról nie należy mieszać ze sobą. To, że jest się administratorem danych pacjenta, to, że jest się administratorem danych pracownika, to dwie różne role tego samego podmiotu.
Uniwersytet Medyczny, Szkoła Wyższa ma inne uprawnienia w przypadku danych studentów, inne uprawnienia w przypadku danych pracowników, inne uprawnienia w przypadku danych pacjentów. Wielokrotnie orzecznictwo europejskich sądów, tak Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazywało na to, że nie ma możliwości używania danych, które uzyskało się od pacjenta, do działań, które są potrzebne wobec pracownika. Te dane powinny być wyraźnie od siebie rozdzielone. Oczywiście one mogą przenikać w tym znaczeniu, żeby być dostarczone przez pracownika, który jest jednocześnie pacjentem. Nie może jednak tego sam wykonywać ten, kto jest administratorem. Dane osobowe. Bardzo szerokie pojęcie. Rozporządzenie o ochronie danych, ogólne rozporządzenie europejskie, powtarza tu w jakiś sposób definicję, która już obowiązywała do tej pory w krajach Unii Europejskiej, mówiąc, że danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Gdzie możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to ta, którą można bezpośrednio zidentyfikować, ale również pośrednio. To prowadzi nas do bardzo trudnego tematu, jaki pojawia się w ochronie zdrowia, jakim jest anonimizacja i pseudonimizacja danych. Wielokrotnie techniki, które wykorzystywane są przy działaniach w ochronie zdrowia, mogą prowadzić do pseudonimizacji, a nawet anonimizacji danych. Jeżeli uczymy maszynę, która ma w przyszłości, system informacyjny tak naprawdę, który ma w przyszłości automatycznie rozpoznawać zmiany w oku, które mogą świadczyć na przykład o prawdopodobieństwie, że dzieci będą chore na chorobę Recklinghausena, możemy wyobrazić sobie, że takie zdjęcie zostanie odizolowane całkowicie od danych osobowych pacjenta, a maszyna będzie uczyła się tylko, kiedy lekarz wykrył bądź nie wykrył zmian, które mogą świadczyć o takich czy innych, o takiej czy innej podatności. Tu więc wydaje się, że możemy łatwo doprowadzić do anonimizacji. Jednocześnie przy większości z danych będzie to znacznie, znacznie trudniejsze. Nawet jeżeli dokonujemy szyfrowania danych przy pomocy jednokierunkowej funkcji skrótu, czyli na przykład numer PESEL przekształcamy przy pomocy takiej jednokierunkowej funkcji skrótu w numer kontrolny, którego nie jesteśmy w stanie potem odczytać z powrotem numeru PESEL, wydawałoby się, że to jest pseudonimizacja, która wprost prowadzi do anonimizacji danych. Tymczasem tak nie jest. Jeżeli okaże się, że przy pomocy tego samego algorytmu w dłuższym okresie czasu anonimizowane są, w cudzysłowie anonimizowane są, różne dane dotyczące pacjenta, to gromadząc wszystkie te, w których numer kontrolny, jak mówię, uzyskany przy pomocy tego samego algorytmu, jest taki sam, będziemy w stanie odtworzyć historię pacjenta, będziemy w stanie odtworzyć historię różnego rodzaju chorób, które były do tej pory leczone. Czyli mamy do czynienia z czynnościami, które są opisane w rozporządzeniu o ochronie danych, ale które zawsze będą kontekstowe. Zawsze wymagały będą bardzo dokładnego stwierdzenia, w jakim kontekście dane są przetwarzane. Dane, które w przypadku ochrony zdrowia dotyczą tak informacji o obecnym stanie zdrowia pacjenta, jak również przeszłym oraz przyszłym, tym, który prognozujemy, że możemy mieć z nim do czynienia. Dane uzyskane od samego pacjenta w trakcie wywiadu, w trakcie rejestracji, w trakcie pierwszych badań, ale również później w trakcie świadczenia opieki zdrowotnej. Wszelkiego rodzaju dane identyfikacyjne, ale również dane pochodzące z badań laboratoryjnych, z badań lekarskich, z badań części ciała, z badań płynów ustrojowych, z badań genetycznych również, z badań próbek biologicznych. W końcu mogą być to dane, które są uzyskane z bardzo różnych źródeł. To mogą być dane, które zostały uzyskane bezpośrednio od pacjenta, z badań, ale również z różnego rodzaju rejestrów, czy też od innych lekarzy, od innych jednostek uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, z którymi ten pacjent miał do tej pory do czynienia. Cele. Oczywiście każda osoba pracująca w podmiocie wykonującym działalność leczniczą powie nam, że głównym celem jest ochrona pacjenta, głównym celem jest leczenie pacjenta. Są to cele, które mają charakter celów publicznych. I to prawda, rzeczywiście rozporządzenie mówi wprost, że przetwarzanie może się odbywać dla wypełnienia obowiązku prawnego, którym podlega administrator, bądź też być niezbędne dla realizacji zadania, które jest realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, co w przypadku instytucji leczniczych może mieć rzadziej, z czym możemy mieć rzadziej do czynienia. Tym niemniej oznacza to, że każdy z tych celów powinien być opisany. Niekoniecznie dokładnie i precyzyjne każde działanie, ale każdy cel, który mamy osiągnąć, opisany w prawie unijnym, prawie państwa członkowskiego.
Stąd też te istotne zmiany, które ma wprowadzić w polskim systemie prawnym ustawa implementująca, której projekt zapewne poznacie Państwo w ciągu najbliższych tygodni. Ja go jeszcze nie znam, ale skądinąd wiem, że co najmniej 300 aktów prawnych w Polsce będzie zmieniane. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Takie wyłączenie od zakazu przetwarzania danych zdrowotnych pojawia się w rozporządzeniu o ochronie danych. To wyłączenie oznacza nie tylko kwestie związane z leczeniem pacjentów, ale proszę zauważyć, że tu jest mowa o całości interesu publicznego, czyli również o takich kwestiach, jak kwestie związane z zapewnieniem jakości i ekonomiczności procedur, które są stosowane przy leczeniu pacjentów. To jest ten ciekawy zbieg, w którym osoba powołująca się na publiczny cel, dla którego wykonuje swoje działania i na dobro pacjenta, jaką jest lekarz, ale też każda inna osoba uczestnicząca w działaniu w podmiocie leczniczym, musi zgodzić się na pewnego rodzaju otwartość, jeżeli chodzi o jej własne dane. To, że jej dane osobowe będą przetwarzane w celu owego, jak to określono, zapewnienia jakości i ekonomiczności procedur stosowanych w systemie ochrony zdrowia. Stąd też możliwości, które przewidziane są dla Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również dla samorządów zawodowych w przypadku badania tego, w jaki sposób pewnego rodzaju czynności są wykonywane. Wszelkie ograniczenia, które pojawiają się w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, mogą podlegać pewnym wyłączeniom na potrzeby ochrony zdrowia, ale tylko w przypadku, w którym ustawa wyraźnie mówi, jaki jest cel i jakie są zasady bezpieczeństwa, jakie są zasady ochrony prywatności pacjenta, które są stosowane. Szczególne kategorie danych osobowych, które zasługują na poważniejszą ochronę, mogą być przetwarzane dla celów zdrowotnych wyłącznie w przypadkach, gdy to jest niezbędne do realizacji tych celów z korzyścią dla osób fizycznych i ogółu społeczeństwa. W szczególności dotyczy to samego leczenia, ale również kontekstu zarządzania usługami i systemem opieki zdrowotnej. To więc oznacza, że ten cel ku pacjentowi, ten cel ku działalności leczniczej, ku działalności sprawnego systemu ochrony zdrowia jest tutaj podstawowy. Czy potrzebna jest zgoda ze strony pacjenta? Oczywiście nie, nie zawsze potrzebna jest ta zgoda. Powiedziałbym nawet, że zasadą jest to, że zgoda nie jest uzyskiwana z tego powodu, że podstawą do prowadzenia pewnego rodzaju działań jest prawny obowiązek, który spoczywa na lekarzu, jest prawny obowiązek, który spoczywa na placówce. W tych przypadkach, w których ustawy szczególne przewidują istnienie zgody, musimy doprowadzać do tego, aby zgoda ta była zgodą dobrowolną, prawidłowo poinformowanej osoby, a osoba ta była świadoma tak naprawdę, na czym zgoda ta polega. Musimy też pamiętać, że zasady ochrony danych osobowych i zgody pojawiające się przy ochronie danych osobowych mogą być modyfikowane przez przepisy szczególne. Przepisy w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce, przewidują, że w przypadku danych medycznych ochrona może wykraczać poza okres życia pacjenta. O ile w przypadku ochrony danych osobowych mamy do czynienia z ochroną danych osobowych tylko w trakcie życia pacjenta, o tyle dane medyczne są chronione również po jego śmierci i przekazanie tych danych osobom zewnętrznym po śmierci pacjenta jest obłożone szczególnymi przepisami, których nie zaliczamy już do ochrony danych osobowych, zaliczamy do owych przepisów szczególnych. Kończąc, podsumowując, muszę powiedzieć kilka słów o owych innych celach, jakimi są cele naukowe, cele badawcze, cele związane z innymi działaniami podejmowanymi przez te same osoby uczestniczące w systemie opieki zdrowotnej. Myślę, że Uniwersytet Medyczny jest najlepszym przykładem. Osoba pracująca na Uniwersytecie Medycznym może być jednocześnie lekarzem, może być administratorem tej uczelni, pełniącym tam odpowiednie obowiązki zawodowe związane z administracją, rektorem, dziekanem, szefem instytutu, szefem katedry. W końcu ta sama osoba jest jednak naukowcem, czyli prowadzi działania dla siebie, dla celów naukowych, tworząc ową europejską przestrzeń badawczą, o której mówią te traktaty. Jest również osobą uczestniczącą w badaniach klinicznych na potrzeby zewnętrznych podmiotów będących sponsorami. Jest w końcu osobą, która często jest zatrudniona również prywatnie. Jest zatrudniona również w firmach. Tymi firmami mogą być firmy ubezpieczeniowe. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku dostęp do danych związany jest z konkretną rolą, którą pełnimy. Czyli nie można tych ról między sobą mylić. Nie można danych uzyskiwanych w trakcie
procedur leczniczych wykorzystywać do celów pracy zawodowej poza szpitalem, jeżeli nie mamy do tego wyraźnych wskazań wynikających z ustawy, wynikających z przepisów. Trzeba też pamiętać, że niektóre sfery są uregulowane osobnymi przepisami prawnymi na poziomie europejskim. Na przykład badania kliniczne są w oczywisty sposób od 2014 roku regulowane przede wszystkim przez rozporządzenie w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, uchylającym również wcześniejszą dyrektywę o badaniach klinicznych. Więc i taka różnica będzie się tutaj pojawiała. No i w końcu, proszę Państwa, jeżeli mówimy kiedykolwiek, że szpital jest najbardziej skomplikowanym miejscem, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, jakie można sobie wyobrazić, to mówimy o tym również dlatego, że działają tam systemy, które nie są wprost związane z działalnością leczniczą. Do takich należy na przykład system monitoringu wizyjnego, który co prawda na oddziale intensywnej terapii będzie miał do czynienia z samymi badaniami, działaniami leczniczymi, będzie wprost wspierał działania lecznicze, o tyle już na korytarzu, o tyle przy recepcji, o tyle nawet w pomieszczeniu, w którym przechowywane są leki i materiały medyczne, tak nie będzie. Zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja, w której monitorujemy przy pomocy takiego systemu korytarz przy wejściu do gabinetu dentystycznego na przykład, gdzie oczywiście osoby również cierpią i oczywiście również należy zachować ich prywatność. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku, kiedy mówimy o klinice wspomaganego macierzyństwa, gdzie ta ingerencja w prywatność przez sam fakt umieszczania, umożliwiania dostępu do danych pochodzących z nagrań CCTV będzie znacznie poważniejsza. Czyli w tym samym szpitalu może być tak, że na oddziale intensywnej terapii, będziemy intensywnej opieki medycznej, będziemy mieli do czynienia z danymi, do których oczywiście powinni mieć dostęp lekarze, zapewne również administracja, niekoniecznie ochrona, i z magazynem, w którym znajdują się leki i materiały medyczne, gdzie co prawda administracja pewnie też powinna mieć dostęp do nagrań, ale to raczej ochrona niż lekarze powinni na co dzień z tych danych korzystać. Pomiędzy tymi punktami znajdują się owe monitoringi, które prowadzone są na korytarzach, prowadzone są w jakichkolwiek innych pomieszczeniach szpitala. Zwracam więc uwagę na bardzo szeroki, bardzo skomplikowany zakres kwestii, o których będziecie Państwo mówili podczas tej sesji i na fakt, że od maja 2018 roku głównym aktem prawnym, z którym będziemy mieli do czynienia w przypadku ochrony danych osobowych, będzie rozporządzenie unijne, rozporządzenie o ochronie danych, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czasem określane skrótami RODO, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, bądź GDPR z angielskiego skrótu General Data Protection Regulation. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego krótkiego wprowadzenia. Mam nadzieję, że Państwa konferencja przyczyni się do tego, aby wszystkie środowiska związane z ochroną zdrowia w Polsce, w tym z ochroną zdrowia w środowiskach elektronicznych, w lepszy sposób były przygotowane do ogromnego wyzwania, z którym mamy do czynienia w przypadku elektronizacji systemów informacji medycznej i przede wszystkim danych, które w tych systemach są przechowywane. Dziękuję bardzo.